musi obrać i zjeść owoc, jak zje wraca. Druga osoba przez słomkę wypija drinka. Chodź ty. 3, 2, 1, skok! I przez słomkę nie oszukujemy. A gdzie jest doping, proszę Państwa? I kto pierwszy gotowy gwizdze? Ale nie, nie, palce, nie, żadne palce. Tam nic nie było, co kochani. Ale rywalizacja. No tak nie można, damy, proszę pan, proszę pan. I kto to daje? Nie musi zjeść, musi zagwizdać. To, proszę gwizdać. No nie było. Nie było. Proszę, to było, tak nie oszukujemy. Kieliszek, po czym zajmie to miejsce z powrotem. Ja liczę do 10. Raz, 2, 3, 4, 10. Moi drodzy, ja będę czytał pewne opowiadanie, jak para młoda jedzie w podróż poślubną. Pełny! Dajcie koniu pić! Ty jesteś koniem. Dajcie mu pić, tak. Chcesz się koniu napić? Proszę bardzo, dla konia raz. Jeden koń sam nie będę pił. Drugi jest... Cześć. Dajcie mu siana. Masz, masz, jest. Kierunek jazdy mamy tutaj w kamery. Mamy tak, koło prawe przednie, koło prawe tylne, koło lewe tylne, koło lewe przednie, prawy koń, lewy koń, woźnica, król i królowa. Kiedy powiem słowo kareta, wszyscy wstajemy, robimy kółeczko. Zostaw ten kieliszek. Na słowo kareta wstajemy, wszyscy robimy kółeczko, dobrze.
Jeżeli ktoś wstanie, a nie zostanie wyczytany, bije karnego. Tylko uważajcie, bo musimy daleko dojechać. To więc zaczynamy. Dawno, dawno temu żył sobie król i królowa. Król i królowa. I królowa. I król wypija. Wraz ze swoim woźnicą, pięknym woźnicą, bardzo lubili jeździć swoją karetą. Dobrze. Lewe przednie koło, dostajesz karnego. Lewy przedni koń, dostajesz karnego. Żebyś tak nie myślał o tym, wiesz? Może ci się zapłon wyprzedzić. Kareta miała cztery... Kareta miała cztery koła. Koło prawe przednie. Ja kolego, jak ty przód z tyłem mylisz, to ja nie wiem, gdzie my się dojedziemy. Koło prawe tylne. Pięknie. Lewy koń był biały. Wiadomo. A woźnica czarny. Prawy koń też. Pewnego dnia królowa rzekła do swego króla: królu mój, królu mój wspaniały, najukochańszy królu, drogi królu, powiedz woźnicy, żeby przygotował konie. I żeby sprawdził koła. Wiesz co, my musimy sprawdzić, czy ty jesteś kołem, czy koniem. To jest piąte koło wozu. Wiesz jak robi koń? Koń tylko pije, tak? No koń pije. Pokaż, jak robi koń. Wypił. Koniowi wigoru brakuje dzisiaj. Bo na ostatnim spacerze był problem z prawym tylnym kołem. Woźnica zaprzągł konie i sprawdził karetę. Sprawdził prawe tylne koło, rzucił okiem na lewe przednie koło. Temu się znowu przed tyłem byli. Wiesz co, jak ty zawsze jesteś na końcu, to ja ci współczuję. Woźnica potem rzekł do króla: królu mój, nasz wspaniały królu, najukochańszy królu, kareta i konie są gotowe. Królowa
ze swym królem. Wsiedli więc do karety i pojechali na piękną łąkę. W pewnym momencie królowa rzekła do króla: siadaj sobie, królu. Kochany królu. Mój ty najukochańszy, jedyny królu Staszku. Powiedz woźnicy, aby nakarmił oba konie i przygotował karetę, abyśmy mogli wybrać się jeszcze raz sami. Król rzekł do królowej: królowa, królowo moja, moja kochana królowo, nie przestawaj, moja królowo, kocham cię, moja królowo. Dawaj długiego i słodkiego całusa. Moi drodzy, prosimy o ogromne brawa. Powiem tak, no nie wiem, gdzie żeśmy dzisiaj dojechali. Do Środy Śląskiej. Do Przypościa. Ale to było super. W końcu się czuję wypoczęty? Nienapojony. No zrobimy część drugą. Był piękny dzień, więc tato postanowił zabrać dzieci do zoo, by zobaczyć słonia. Dzieci zapiszczały radośnie. Tato poszedł więc do mamy, żeby obwieścić jej tę wiadomość. Dzieci. Zosia! Świetnie. Witek powiedział: zabierzmy też Azora. Azor. Azor. Jak to Azor? Azor. Cieszył się, jak przystało na psa i radośnie zamerdał ogonem. Jacek i Witek bardzo chcieli zobaczyć słonia. Rodzice przygotowywali się do wyjazdu. Azor biegał między nogami swoich państw. Pogoda dopisywała. Zosia postanowiła zabrać Azora na spacer przed wejściem do zoo. Ale Witek wybiegł Zosię i Azor od dawna był nad Bożem. W końcu późnym popołudniem cała rodzina zapakowała się do auta i ruszyła w drogę. Został dumnie słoń. Rany, jaka wielka trąba, wykrzyczały dzieci. Mama uciszyła radosne piski swoich dzieci. Słuchamy zainteresowane. Tylko Azor
trudny dzień dla wszystkich. Dla taty, dla mamy, dla Witka, Jacka, Zosi i Azora. Państwo młodzi możecie być dumni. Wasze rodziny były wspaniałe. Jest remis. Zdecydowanie remis. Wszyscy spisaliście się genialnie. Słuchajcie, chyba już czas na przepinę.